Cześć gwiazdeczki, witam dzisiaj w takim lekkim filmiku. Jest to tak, mój stosunek to. Zostałam atakowana przez Madzię z kanału Magdalena Z, więc dziękuję Ci ślicznie, kochana. I tu jest 5 pytań, więc zaczynajmy. Pierwszy to jest mój stosunek do ubrań. Drogie, tanie, jakość, ilość, projektanci, sieciówki. Oczywiście nie mam nic od żadnych projektantów, to jest stanowczo nie moja półka. Osobiście nie lubię wydawać dużo na ubrania. Bardzo mnie cieszy, jeżeli kupię coś na promocji. Jakoś, nie wiem, może gdybym miała tych pieniędzy, wiadomo ile, to nie robiłoby na mnie to wrażenia, cena, ale jakoś nie lubię wydać na ciuchy za dużo. Kupuję zarówno w jakichś takich tańszych sklepach, jak i droższych. Na pewno Hollister jest takim sklepem. Ale 90% moich ciuchów jest z promocji. Hollister jest o tyle dobry, że oni mają zawsze jakąś część sklepu, która jest zawsze przeceniona. Nie wiem, czy to są jakieś produkty, ubrania, które już wychodzą z kolekcji, albo, no nie wiem, ostatnie sztuki. Więc teraz akurat mieszkając w Luton Town nie mam Hollistera nigdzie, ale poprzednio jak mieszkałam w Milton, tam był Hollister i co tydzień sobie szłam i co tydzień było co innego na tych półkach, więc naprawdę można było sobie coś fajnego kupić. Pamiętam, że kupiłam raz bez promocji jeansy u nich, po prostu chorowałam na rurki i niestety nie było żadnych na promocji, więc stwierdziłam, że zapłacę tyle i wtedy pamiętam, to było 55 funtów, więc to jest bardzo dużo jak dla mnie na spodnie. I pochodziłam w nich trochę i schudłam, bo ja wtedy byłam taka dosyć spora i po prostu spodnie leżały, bo no i co z nimi zrobię, już z jeansów nie zwężę, więc trochę żałowałam szczerze mówiąc tego zakupu, ale to jest chyba jedyna taka droga rzecz, którą tam kupiłam. Większość, tak jak mówię, uwielbiam znajdować na jakichś promocjach, więc cieszy mnie to bardziej, jeżeli wydam mniej. Chyba jedyną rzeczą, którą taką kupiłam droższą i nie żałuję, są to buty, które kupiłam chyba 3 lata temu, albo i 4, może 3. Nie wiem, no już sporo temu w River Island. To są takie wysokie kozaczki na zimę, za które dałam 100 funtów, ale nie żałuję, buty wyglądają jak nowe. Ja bardzo dbam o swoje ubrania i buty, więc myślę, że będę w nich chodzić jeszcze przez kilka dobrych lat. Myślę, że są takie standardowe brązowe butki, więc one nie wyjdą z mody. Przynajmniej dla mnie. Więc to chyba jedyna taka droga rzecz. No i na pewno mój zegarek Michaela Korsa, ale ten dostałam akurat w prezencie od chłopaka. W ogóle się nie spodziewałam, ponieważ jako wspomniałam o nim tylko raz, jakie są piękne, pokazałam, on w ogóle nie wyglądał na zainteresowanego. Ale nawet nie przeszło mi przez myśl, że go będę miała. W sumie planowałam wtedy podobny w sensie taki złoty zegarek, wypatrzyłam w River Island za 30 funtów i miałam w sumie w planach kupić tamten, no ale dostałam, więc cieszę się bardzo i już w zupełności mi ten wystarczy. No to chyba to tyle. Kosmetyki. Mój stosunek do kosmetyków. Drogie, tanie, jakość, ilość, miejsce zakupu. Ja nie mam problemu z drogeryjnymi kosmetyką. Uwielbiam firmę Maybelline. Przekonałam się bardzo do Rimmela. Nawet Make Up Academy, rewelacyjne kosmetyki i mega tanie. Miałam przez jakiś czas taki dziwną obsesję na punkcie kosmetyków Chanela. Trochę ich kupiłam. No nic, zostały mi do tej pory, ponieważ większość to są jakieś cienie, błyszczyki. Przede wszystkim mój ukochany błyszczyk to jest Chanel numer 67. I to będzie chyba mój do końca życia ulubiony, więc to jest taki trochę droższy, ale jakoś mi po jakimś czasie przeszło i teraz kupuję tylko drogeryjne kosmetyki. Więc nie wiem, nie potrzebuję jakiejś nie wiadomo jakiej ilości tych kosmetyków. Tylko też oglądając Wasze filmiki, Wy pokazujecie jakieś super produkty, też bym chciała je mieć, więc... Ale jakiejś super kolekcji ja tu wcale nie mam, więc myślę, że jeszcze się jakoś kontroluję. Trzeci to jest mój stosunek do makijażu. Brak makijażu, czym jest dla Ciebie makijaż? I ja już w sumie odpowiedziałam na to pytanie w mojej makijażowej historii. Uwielbiam się malować. Nie wiem, nie mam tej naturalnej urody takiej bez makijażu, ale nie mam problemu wyjść z tą bez makijażu. Ostatnio było sporo takich upalnych dni i ja do pracy nie nakładałam w ogóle makijażu, odrobinę tylko miałam na oczach, kreska i tusz i tyle, więc ja nie mam najmniejszego problemu wyjść z domu bez makijażu.
a mój stosunek do mody, śledzenie mody, podążanie za nią. Oczywiście orientuję się, co się dzieje w modzie, zwłaszcza dzięki Wam, bo dużo jest filmików na temat trendów, ale ja osobiście ślepo nie podążam za nimi, ponieważ jeżeli mi się coś nie podoba, ja po prostu tego nie założę, czy nie pomaluję się w taki sposób, jaki jest modnie. Ja pamiętam, że długo nie mogłam się przekonać do rurek, to mi się tak strasznie nie podobało, jak to weszło. Potem mi się coś zaczęło, tak jakoś zaczęły mi się podobać rzeczywiście na kimś i sama spróbowałam i bardzo mi się podobało, mimo że wiele osób mi powiedziało, że nie powinnam, ponieważ mam szerokie biodra i tak dalej, ale dobrze się w nich czuję, więc chodzę, więc nie zawsze ubieram to, co mi się podoba, w czym ja się czuję wygodnie, a nie co akurat jest modne. I ostatnie to jest mój stosunek do krytyki na YouTubie. Kciuki w dół, komentarze, obrażenia, odczucia. Oczywiście ja w ogóle nie rozumiem osób, które obrażają innych. Nie wiem, to są chyba ludzie bez życia i po prostu próbują się na kimś wyżyć. Jeżeli się nie podoba, to po prostu wypad i nie musisz to oglądać. Ja myślę, że osoby, które, tak jak my nagrywamy, wiele dziewczyn nagrywa i ogląda również inne, jakoś zwłaszcza my wiemy, jak to bardzo cieszy, a jeżeli jeszcze wiemy, że są osoby, którym pomagamy jakoś, nie wiem, wiem, że hole są bardzo lubiane, przecież rewelacyjna, można u kogoś zobaczyć jakieś fajne rzeczy i później sobie się w sklepie je znaleźć. Więc nie wiem, nie rozumiem. Ja nigdy w życiu nie dałam nikomu kciuka w dół. Nie spotkałam się z nikim, gdzie tak by mi się film nie podobał, że musiałam dać kciuk w dół. Wiecie, dziewczyny, które ja subskrybuję, że obsesyjnie komentuję wszystkie wasze filmiki. Nie wiem, dlaczego to robię, ale wydaje mi się, że skoro obejrzałam filmik, mam tam coś zawsze do powiedzenia. A że się nie znamy, to po prostu zostawiam wam komentarz. A jeżeli... Bardzo rzadko nie zostałam komentarzu. Czasami jeżeli po prostu, nie wiem, oglądam filmik, ale jest okej, ale jakoś tam nie mam specjalnie do skomentowania, to na pewno kciuka ode mnie w górę dostaniecie. Więc gdyby mi się nie podobało, to bym was nie subskrybowała. Więc i wiem, jak cieszy każdy kciuk w górę, więc nic mnie to nie kosztuje, więc dlaczego nie? Mogę wam poprawić jakoś humor. Więc tak, i to są wszystkie 5 pytań. Mam nadzieję, że spędziliście przyjemnie ze mną czas i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!